Najniższa cena się wahała kilkakrotnie niżej od WZU. I co jest ciekawe, że nikt nie wspominał o prawie o zamówieniach publicznych, które jest ustane na dzień dzisiejszy, bo tylko i wyłącznie się mówi o najniższej cenie, a nie mówi się o referencjach, które zakład ma i tak dalej, tego się bardzo mało o tym mówi. I tutaj jest jedna wina, zasadnicza właśnie. Poprawce w tej poprawki potrzeba do prawa o zamówieniach publicznych. Panie radny, cena nie była kilkukrotnie niższa od ceny oferowanej przez konkurencję, tylko była około 20% niższa. 13 razy. Nie, panie radny. Tak, około 20% cena całej oferty. W skład danej oferty wchodzi tam kilkadziesiąt różnych pozycji. I na jednej pozycji cena materiałów użytych tam było 13-krotnie taniej niż w ofercie WZU. Natomiast globalna kwota i cena była około 20% niższa od oferty naszych grudziąckich zakładów przemysłowych. Gdyby, podejrzewam, bo prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość oczywiście wykluczenia z tytułu rażącej niskiej ceny, tak? Ale ta cena była tylko 20% niższa, tak? A cena jednego ze składników jest była te 13 razy niższa. My to bardzo często przerabiamy choćby w naszych przetargach na drogi, tak? Gdzie cenę wykonawca składa nam jedną, ale w kosztorysach on wpisuje ceny jednostkowe poszczególnych materiałów, jeżeli mamy kątek obmiarowy. I wpisuje, że metr kwadratowy podłoża z budy z tego, za szynę będzie tyle i tak dalej. A to już on sobie kalkuluje wewnątrz, tak?